Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play... Let's Play... Retro, jak będziecie chcieli Let's Play, to ok. Z gry Garfield. Garfield! Garfield, gdzie się schowałeś? Tutaj jesteś. No, tym razem przeholowałeś. Jak ty się zachowujesz? Podrapałeś mój ulubiony fotel. Pożarłeś lasagne, która miała być na kolację. A do tego zniszczyłeś mi najlepszą marynarkę. Nie zrzucaj winy na Odiego, Garfield. On nigdy by mi tego nie zrobił. Słuchaj, jeśli w tym tygodniu jeszcze raz mi się narazisz, przysięgam, że zafunduję ci dietę. Teraz wychodzę. Wrócę punktualnie o 5:00. Na lodówce znajdziesz listę rzeczy do zrobienia. I nie myśl, że mi przejdzie. Tym razem jestem naprawdę wściekły. Jej, przykro mi, że tak go zdenerwowałem. Żartuję. Dobra, pora się trochę rozerwać. Tylko nie clown dinki. No proszę, to co lubię. Program kulinarny. Odi, co ty wyprawiasz? Teraz John zafunduje mi dietę, a ja nie chcę iść na dietę. Myśl, Garfield, myśl. Trzeba tu posprzątać, zanim John wróci do domu. Tylko ja. Odkurzaczem! Odi, jesteś genialny. Co ja powiedziałem? Więc jak nie wiem, czy się kasenka nagrała, ale tak, Odi zrobił zamęt i zadaniem Garfielda, żeby nie dostać diety jest zadaniem Garfielda jest to, aby posprzątać dom i żeby nie dostał diety. Że nie zrobił mu diety. Ten dubbing polski jest bardzo fajny, te stare dubbingi polskie bardzo mi się podobają w grach. Jeżeli byście chcecie jakieś let's play'e z gier Garfielda, takie wiecie, typowo flaszówki czy coś, ten deseń. No. Z takich typowo flaszówek, bo flaszówki z Garfieldem są naprawdę świetne, to możecie mnie o to poprosić, ja to chętnie zrobię. No. Te warzywki z Garfieldem naprawdę są świetne. Jak graliście, to fajnie. Nie tu. O. Więc jest to technika odkurzacza. I jest to bardzo fajna czasem. No. A jeszcze kosz na pranie. Oczywiście odkurzacz Garfielda ma odpowiednią pojemność i możemy taszyć ze sobą 3 przedmioty naraz. I jak to te stare gry mają, jest tylko jakiś jeden poziom na całość. No ale gra jest fajna, ja mam ją oryginalną, jakbyście nie myśleli, że ja piratce czy coś. Co jest? Śmieci zostały wrzucone. Ciekawe, co tu powinno być. No więc w grze chodzi o to, aby posprzątać i po posprzątaniu chyba nawet jest do posprzątania. No i to jest w ogóle taki easter egg, bo to jest komiks z Garfieldem. Nie wiem, czy w grze można zrobić pierwszoosobowy tryb. W każdym razie tego komiksu chyba się nie da nawet przeczytać, ale gdzieś słyszałem, że to jest pierwszy bodajże, to jest zremasteryzowana wersja pierwszego komiksu z Garfieldem.
Musimy również ustawiać. W razie jak chcecie z tej gry LP, to proszę was bardzo, ja chętnie z niej LP zrobię, nigdy jej nie przeszłem, więc to będzie idealna okazja. Wydaje mi się, że tej lampy tu nie powinno być. Też wam się wydaje? Okej. Okay. No więc nie wrzucałem żadnego materiału, ponieważ... Ponieważ... chciałem... No miałem robotę z PS5. Po prostu. Więc widzieliście, że teraz zespamowałem... Chwilę, moment. Cały kanał PS5 i dlatego się nic nie pojawiało, bo konwersja tych PS5 nie jest taka łatwa. I to jest najśmieszniejszy... A, już nie. Śmieszny bóg był przed chwilą z grawitacją. No więc... Jak byłem mały, to zawsze chciałem tutaj jakoś wskoczyć i parę razy mi się udało, liczując wszystko, co znamy i kochamy. I tak, nie wiem jak to zrobić po prostu. Prawdopodobnie musimy, nie, to otworzyć. O właśnie o tym mówię. No więc musimy rzeczy na miejsce odkładać. Jest to ogólnie bardzo fajny pomysł, jeszcze chyba żadnej gry takiej nie widziałem. Nie wiem, czy to zaliczyć do platformówek, tego nie mogę zaliczyć. To mogę powiedzieć, że do platformówek tego nie zaliczę na pewno, ale do jakiejś takiej przygodówki logicznej raczej tak. A jeśli chodzi o przygodówki, to szykuję dla was dwie różowe pantery. Żebyście mogli zobaczyć, jaki jest mój skill w tej grze. O, i to jest właśnie jeden z glitchy. No więc przejdziemy sobie tak troszkę tą grę. Nie całą, ale powiedzmy, że jakąś jej część. Powiedzmy, że nie wiem, jakieś 20 minut sobie pogramy. Żebyście zobaczyli, jeśli chcecie może live'a z tej gry, to też chętnie mogę zrobić. Okej, popchnęliśmy to. Teraz możemy to otworzyć, tak sądzę. Halo? Właśnie w tej grze jest czasem taka głupia fizyka, że musimy się poruszać, aby... No, lol. No, a czasami mogą być dziwne błędy. No. Więc cutscenkę pokazałem tylko dla szacunku do tej gry, ponieważ... nie jest to dubbing z serialu żadnego o Garfieldzie. To wiem na pewno, że to nie jest żaden... serialowy głos, ponieważ widziałem i słyszałem te Garfieldowe bajki i tam był zupełnie inny głos Garfielda. Może Johna był prawie taki sam, ale zajmijmy się najpierw tymi owocami, bo te owoce powinny stać nie tu. No dobra, tą lampą się zajmiemy. To będzie chyba prostsze. Przekazuję ten głośnik. Aha, nie możemy. No nie rozumiem logiki Garfielda, ale okej. Okej. W ogóle niedawno przeszukując sobie internety. Jak się tu stałeś? Znacie się najprawdopodobniej projekt Rayman 1.5 Revenge of the Dark oraz Crash Bandicoot Returns lub Crystal Wrath? Nie wiem jak to się czyta. Jedna rzecz mnie
No, więc... Są... Chyba więcej. Więc gra jest... Słucham. Jest jeszcze jedna gra, o której naprawdę najprawdopodobniej nie wiedzieliście, a jest to Spyro the Dragon Eclipse, która ma być kontynuacją po bodajże Hero's Tale. Nie wiem, ale jest to projekt na razie chyba zawieszony, albo jest w takiej dużej fazie produkcji. Więc tak, Spyro też ma swój projekt i gość, który to robi, też ma nawet kanał i są parę takich developers blog, czyli co się zmieniło w grze podczas jej dewelopowania. Gra jeszcze nie wyszła, tak samo jak te dwa projekty. Wszystkie z Spyro, z Crashem i z Raymanem. Więc tak, robi to facet tym razem i robi to jeden gość, więc szacuneczek dla gościa. Bo rozumiem, team, który robi Crash Bandicoot Returns lub Crystal Rat, nie wiem jak chcecie to czytać. No. I... No i sądzę, że gość się bardzo dobrze sprawuje, jeśli chodzi o tworzenie fangame'a ze Spyro. To jest chyba jedyny w ogóle. No, to jest... No. Więc czasami mogą w tej grze być absurdy. Takimi jak jest na przykład teraz, że w takim małym odkurzaczu zmieściło się legowisko dla kota. No kurde. To jest jeden właśnie z takich absurdów. I tak się tą grę, abyście nie słyszeli tych kurde, mol. Jeżeli gra jest na full screen, to od razu się ekran włącza. Taki pro tip. Gdzie... No właśnie, gdzie powinno to być? I to jest fajne. Możemy zasadzać węgiel. I spalić całe mieszkanie, co się nie stanie. Dziwne. Każdy chciał. I tak, tutaj mamy przepis na lasagne, czyli to znaczy, że prawdopodobnie musimy lasagne ugotować. A więc jak gdzie lodówka moja tam i mój dom, to otworzę tą lodówkę. Mam ser. Więc weźmy ser. Kurde, mam. Musi tak się wpasować, aby... Jak ja jeszcze jestem denerwująca, bo fizyka odkurzacza tak strasznie została zrobiona. Znaczy, ba, fizyka. Na przykład takie coś, że musimy się bardzo wolno poruszać, ale jako już gram... Na padzie mogę mieć łatwiej, chociaż nie sądzę. Ten Garfield porusza się za szybko, co jest niefajne. No więc to mogę być to. Okej, no dwa za jednym razem. Na 100% jak zwykle. No więc czasem produkty, jakie musimy dać, są
podchwytliwe, ponieważ czasem możemy natrafić na kształt, który przypomina inny kształt i dzięki temu mamy taki mintwuck i no nie jest za fajnie, ponieważ często na przykład mamy pudełko, no po prostu mamy sześcian, chociaż prostopadłościan bardziej to pasuje i gdzieś jest inny prostopadłościan i no. Czasem są takie problemy, że myślimy, że jakaś rzecz, dana rzecz jest tu, a tak naprawdę jest to inna rzecz. I mam często takie śmieszne sytuacje. Trzeba to zająć do sypialni żona. Do sypialni żona, okej, to na górze. Więc tak, to jest takie małe pokazanie tej gry, bo jest fajna. Nie wiem, czy w ogóle dużo ludzi ją zna. Ja ją akurat znam, bo kiedyś została kupiona i dana mnie. I... kurde... no. Potrzebujemy klucza. I... jedne z tych drzwi powinny być otwarte. Dobrze pamiętam. Nie. Jest gdzie wam grę sprzed kilku lat. No. A właśnie są fajne takie retro gry, bo można sobie powspominać trochę i ponagrywać. Śmieszne jest to, bo sądzę, że ta gra miała potencjał, żeby zostać wydana na PS2, albo chociażby na PSP, bo ja bym chętnie pograł w tą grę na PS2. Chociaż najfajniej by mi się grało na PSP. Zdecydowanie. Ale gdzie to ma być? Chyba w planie ma być. Tak uważam. Nie! Kurde. No. Więc bodajże najdalej jak doszedłem w całej kampanii, bo jeszcze nie wiedziałem co to znaczy sejwowanie, ale jest do piwnicy. Bo tak to jest piwnica, taki spoiler. No, ale niektóre przedmioty czasem bardzo trudno wziąć. A niektóre mogą bardzo łatwo nam wejść do odkurzacza. Ale jak już mówiłem, to tylko zależy od naszego szczęścia. Czyli modlić się, jak została zaprogramowana gra. A ja nie wiem. Tell me what to do. Więc naszym zadaniem też jest zebranie 58 puzli. I nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, co to daje, bo nigdy tej gry nie przeszedłem. Kurde mal. Szczerze, raz mi się udało zgliczować od jego, że nie było go tutaj. A był w ogóle za domem, to znaczy, że wyleciał, był out of bounds i na dwór jest bodajże, dwór jest chyba odblokowany po zakończeniu kampanii czy jakoś tak i nie mam pojęcia co właściwie jak odblokować te drzwi, prawdopodobnie w którymś z pokoju powinien być klucz, ale go nie ma. Więc jest głupio. Śnij F1. Okej. Zapiszemy tu. Nice. I kontrolowanie potem jest, żeby powiedzieć, łatwe, bo... w ogóle gra jest również dla...
Gra pisze, że są ustawienia joysticka i tak sobie nie wyobrażam jakoś granie w tą grę na joysticku, bo to byłoby chyba straszne, bo ledwo sobie radzę na padzie. Wezmę tą gitarę, jeśli mogę. Nie mogę. Gdzie powinna iść ta książka? Zobaczmy w pokoju w pracowni Johna. I tak, tutaj pisze, że płyta, ale grę można otworzyć bez posiadania Chyba więc. płyty, więc takie trochę źle, ponieważ because of piraci. Ale nie sądzę, że piraci by chcieli taką grę specjalnie piracić. W takim razie nie wiem, gdzie dać tą książkę, bo nigdzie tutaj nie ma miejsca na książkę. Nie wiem też, jak ją odłożyć. Chwila, ja chyba mogę trzy rzeczy odłożyć do tego kufra. Jeżeli mogę odłożyć trzy rzeczy do tego kufra, to jestem uratowany. Ha, mogę. Lewy shift. Ja, bo w tych grach używał się. Właśnie. Ej, tu mogę więcej rzeczy dać. Lewy control. Lewy shift. F1. No. Więc teraz mogę nowe rzeczy wziąć. I pierwszą rzeczą, jaką wezmę, jest. Co mogę wziąć? Coś przed chwilą chciałem wziąć, ale już nie pamiętam co. Aha. Tą statuę. Nie w pokoju bilardowym, nie kłam. Jak to wziąć? Czy mogę to jakoś kopnąć? Fizyka. Raz działa, raz nie. Pamiętam, że udało mi się zebrać to, nie wiem jak. Tak szczerze powiedziawszy. Widzę, że to się rusza, ale nic z tym nie mogę zrobić. Albo i nie. Co to jest w ogóle? To jest chyba wejście znowu do pokoju Johna, tylko że z innego miejsca w domu, chociaż to byłoby nielogiczne kompletnie, że gabinet. A jednak, więc gabinet zajmuje Mogę to pociągnąć. jedną czwartą domu, więc seems legit. Czuję się zagubiony, nie lubię czuć się zagubiony. Rybka. Rybka mini mini. W ogóle jak ktoś ogląda kabaret, to powinien znać żart z rybką mini mini, czyli. Jak widzimy, John korzysta z Microsoft DOS-a, więc jest fajnie. W ogóle chciałbym kiedyś spróbować zaprogramować cokolwiek na Ja wiem, co tej takiej, takim urządzeniu Raspberry Pi, ponieważ mnie to zaprojektujesz. strasznie kręci. Takie zobaczenie, jak by to zaprogramować, a jak jest wejście HDMI i takie inne pierdółki,
to, szczerze powiedziawszy, może mi się to bardzo opłacić i będę mógł spróbować chociaż programować. No, koszt nie jest duży, no 300 zł prawie, ale no, przyznajmy sobie szczerze, mam wtedy możliwość rozwijania się jakoś w kierunku, jakim chcę później iść. Więc kupienie sobie urządzenia Raspberry, nie, to się chyba tak nie nazywa, tylko po prostu PI to się chyba nazywa, to zakupienie... powiedzmy, że to jest konsola. O. Powiedzmy, że to jest konsola, więc zakupienie tej konsoli pomoże mi się rozwijać i szczerze powiedziawszy, jestem optymistycznie nastawiony do tej konsoli, ponieważ wiele można na nich emulatorów, wiecie, zaprogramować i tak dalej, więc możliwe, że będę się bawił z na razie takimi prostymi rzeczami, jak nie wiem, emulatory starych, bardzo starych konsol, na przykład Magnavox Odyssey albo Telefront Pro, czy jakoś tak to się nazywało. Ciekawe, czy mogę... Nic nie mogę. A gdzie jest ten klucz? A może to jest po prostu taka podpucha, że mogę te drzwi wyważyć? Dzięki. I... nie. To jest wejście na strych, a ja nigdy tu nie weszłem. Może tu się uda? Nie. A ja mogę zapalić światło? Nie mogę. Haha. In your face, Nintendo. Pokoju bilardowego nie mam szans się dostać na tym poziomie rozgrywki, więc no, jakoś nie wiem, co robić, to może zakończymy dzisiejsze retro, więc dzięki wam za oglądanie tego. Tego się nazywa po prostu Garfield, więc tego się nie wiem, czy będzie wam łatwo znaleźć to w internecie, albo w nie wiem, w na gry online, bo no, po prostu nie wiem. Jak szczerze powiedziawszy, to tak naprawdę nie wiem, czy ta gra wyszła na jakieś inne platformy. Bo wyobrażam... Bo fajnie było, gdyby zrobili remix chociaż... znaczy... reedycję na PS Vita. To bym grał... już byście mnie nie zobaczyli. Już byście mnie nie zobaczyli. Więc dzięki wam za oglądanie. Skomentujcie, czy graliście w tą grę kiedyś, czy coś. I do zobaczenia, do widzenia, do usłyszenia. Najprawdopodobniej na PS5 albo na jakimś innym materiale, bo nie wiem. I sądzę, że jedyna rzecz, jaka mi pozostaje do powiedzenia, to cześć!